Witam Wam serdecznie na naszym spotkaniu. Jesteśmy studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Klubu Podróżnika i dzisiaj odbywamy spacerem po Pile. Taki mamy dzisiaj tytuł naszego spotkania. Jesteśmy spacerem w restauracji z innej beczki, która podaje dania hiszpańskie. Ja się nazywam Marzena Bizińska, jestem menadżerem tego lokalu i wspólnie tutaj z Krzysztofem, który jest szefem kuchni, z Kajetanem i zresztą załogi, której teraz nie ma, tworzymy zespół i tworzymy charakter tego lokalu. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo nas odwiedzić. Mam nadzieję, że to jest Państwa pierwszy, ale nie ostatni raz i to, co przygotował nasz szef kuchni, przypadnie Państwu do gustu i zechcecie nas odwiedzać z rodzinami, ze znajomymi i życzę Państwu smacznego i Krzysiu w tej chwili na pewno Państwu opowie coś o naszej kuchni. Troszeczkę inaczej wygląda w Hiszpanii, bo na barze stoją zakąski, nakłada się na talerzyk, wychodzi, siedzi się, na przykład daje wykałaczki i z tego się rozlicza. Dlatego tu mamy pinchosy. Pinchosy to są tak zwane szaszłyki, ale te pinchosy są szaszłykami na kanapce. Jest to taka kanapka. Tutaj na przykład mamy tradycyjny pinchos, jest to kaszanka z burgos z serem kozim. Pod tym mamy prawdziwą salsę. Wszystkie sosy robimy sami. Wymyśliliśmy sobie, w Pile nikt nie sprzedaje za bardzo tacosów. To jest trochę Meksyk, nie? Tu jest szarpana wieprzowina, tu są awokado, tu też jest pomidorek. Tutaj mamy krewetki mango jalapeno. Troszeczkę ostre, ale nie za ostre. Żeberka, które w Hiszpanii też są jadane często. Tu mamy tak zwane... jak one się nazywały? Tu są zawijasy z szynką serrano. Tutaj mamy papryczki padrone. Proszę uważać, bo one są dziwne. Jedna jest ostra, a jedna jest słodka i nigdy nie wiadomo, która jest ostra. Czyli jak ktoś nie lubi ostrego i ugryzie, to lepiej już nie jeść, bo one są bardzo ostre. Niespodzianka. Tak. Tu jest taki beszamel zawijany z szynką serrano. To też jest taki klasyczny tapas w Hiszpanii, nie? Smacznego życzę Państwu. Tutaj mamy jeszcze hiszpańskie sery. A te sosy, jakie smaki? Sosy? Tak. To jest sos aioli. Tutaj mamy to wszystko, tu jest prawdziwa salsa. Co sobie Pani zamoczy w tym? Jaką kanapkę, krewetki? Nie, to jest aioli. To jest taki troszeczkę ala majonez, ale my też go sami robiliśmy, nie? A ten ciemny? Ten ciemny to jest barbecue, ten jest łagodny. Wszystkie sosy są tu łagodne akurat, nie? Jedyne co jest troszeczkę ostre, to są krewetki. Dziękujemy. A może sobie Pani wziąć na swój talerzyk, może sobie Pani przełożyć łyżką. Hiszpanii jest troszeczkę taki bałagan wszędzie, nie? Na stołach, dlatego my też chcemy tak, żeby tu ludzie przychodzili na luzie. Nie, że pod krawatem, wszędzie kieliszki. Ale żeby... o serach jeszcze do sery, tak. Tutaj mamy ser manchego, to jest taki typowy hiszpański ser, ale też od tutaj naszego pilskiego producenta wędzonych serów, Tata Graiwędzi jest taki producent, też chcemy tu wkręcić pilskie smaki, więc jest dlatego od niego bierzemy sery wędzone, a chleby, które tu Pani jadły wcześniej na zakwasie, są od Pana Dominika z Chodzieży, który też wypieka od wielu, wielu lat chleby na zakwasie i korzystamy tutaj z naszych takich lokalnych dostawców. No, mięso. To jest ser. A smakuje jak mięso. Naprawdę, niech Pani posmakuje, można się pomylić, nie? A który to jest kozi? Kozi? Kozi jest. I kozi tutaj jest też na tym pinchosie, nie? A kaszanka z burgos jest z ryżem, troszeczkę inna technologia produkcji niż szasza, ale no, jakby Pani pojechały do Hiszpanii, to praktycznie w każdym mieście są inne tapasy. My zrobiliśmy pilskie. Nie, ale ja się interesuję kuchnią od wielu lat, zresztą jak Pani dyrektor wie. I zauważyłem, że nie ma takiego miejsca w Pile. Chcieliśmy zrobić coś nowatorskiego, dlatego nie nazywa się lokal po hiszpańsku, tylko z innej beczki. Dlatego możemy tutaj na tą deskę położyć wszystko. Jaka kreweteczka, słuchajcie, żeberko. Spróbuję zaraz tutaj dla Pani. Podzielimy się. Z tych sosów sobie nakładajcie też, bo one powodują zakażenie. I to potem jedziemy co chcemy. Ja dziękuję, bo ja próbowałam. Proszę, ten jest grubszy. Dziękuję. A dziewczynom to tam one mogą.
dobrze. Dziękuję bardzo. Za nasze spotkanie i na nasze zdrowie. Dziękuję. To znaczy powiem, że bardzo dzisiaj mi smakuje to, co tutaj podano. Jestem bardzo wdzięczna, że zostałam zaproszona do składu tej grupy. Wszystko bardzo dobre, wszystko smaczne, jeszcze tym bardziej, że produkuje to mój absolwent z technikum gastronomicznego, więc jestem tym bardziej dumna. Ale jeżeli chodzi o klub podróżnika, to brałam udział w kilku wypadach. Byłam w Chodzieży i byłam w Szczecinku. I obydwa wypady bardzo mi się podobały. Tym bardziej w Szczecinku, ponieważ jak Marek nakręca nasze filmiki z tego pobytu, to kolega z pracy, też z gastronomicznej, kiedyś mówi: słuchajcie, ja was widziałem, wyście tak pięknie o moim mieście mówili, bo on pochodzi ze Szczecinka, jest dumny z tego Szczecinka, a my byliśmy zachwycone tymi jeziorami, tym wiesz, pływaliśmy po tym jeziorze, potem ta wyspa, gdzie sobie pozwoliłyśmy na kawkę, niektórzy na piwko. Także no, wrażenia są wspaniałe, jeżeli chodzi o udział w tych właśnie wyprawach. Dziękuję. Na wycieczce w Poznaniu byłam, to była jedna z moich wycieczek, ale byłam też w Elblągu i po kanale płynęłam. I obydwie wycieczki super, przecudowne wspomnienia. Ja mogę dodać, że również byłam na tych dwóch wypadach, o których wspominała koleżanka, i mnie zachwyciła starówka. Tak pięknie odrestaurowana w Szczecinku starówka, którą nazywają perełką północy. Ja ciągle udzielam wypowiedzi i nie będę udzielać wypowiedzi, bo mówią, że ta lęgnowa to jest wszędzie. Otworzysz lodu? Z kluba podróżnika korzystam. Jeśli jest taka możliwość, to jadę na każdy wyjazd, bo wyjazdy są bardzo udane, pięknie przygotowane przez naszych tutaj Marka i Krysię i pana Marka Krygowskiego, który też ma bardzo dużą wiedzę i zawsze nam coś opowie o danej mieście, o danych jakichś wydarzeniach. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona z klubu podróżnika i życzę, aby ten klub podróżnika się rozwijał. Tak mi się to wszystko spodobało. Koleżanki się wypowiadają tak w samych superlatywach o klubie podróżnika, gdzie one były, co robiły. No, nie mam innego wyjścia, jak razem zapisać i uczestniczyć w ciekawych zajęciach. I koledzy moi kochani, jeszcze chciałam dodać, że my nie tylko działamy w samym naszym klubie podróżnika, bo przecież wiadomo, że w naszym uniwersytecie wszystkie grupy są jakby scalone, możesz należeć wszędzie. I na przykład z innych grup tak samo jadą z nami, my bierzemy udział w innych grupach, w zajęciach z innych grup, także nie tylko, nawet wychodzimy na zewnątrz, bierzemy udział w takich wyprawach z innymi stowarzyszeniami seniorskimi i nie tylko seniorskimi, bo i młodzieżowymi, bo jak zakomunikowała Marysia, z harcerstwem, to jest przecież młodzież prawie. Zawsze pół autokaru są seniorzy, tak, i pół autokaru młodzieży. I bardzo fajnie nam się podróżuje, zwiedzamy i wszystkie te nasze wyprawy z klubu podróżnika są lekcjami historii. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy za przyjęcie nas, umożliwienie nam spotkania w tym pańskim lokalu. Dzięki mamie oczywiście. Wszystko nam smakowało, wszystko było pyszne. I bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Chociaż słodkiego troszeczkę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze powiem, że jestem bardzo dumna z takiego absolwenta. Słuchajcie, brawo. Ja w imieniu koleżanek wszystkich na stole chciałam bardzo podziękować za miłą obsługę, fachową, plus z informacją jeszcze i tak. Także miło nam bardzo, będzie odwiedzać się lokal i polecam, gdzie się wszędzie da, na Słodko. Dziękujemy bardzo, zapraszamy ponownie. To zostało odsłonięte na początku października, 2 października i tu na tabliczce właśnie zgodnie z historią naszego miasta, w tym miejscu stał Kościół Świętych Jan. Oczywiście, tak. No i jak historia i wszyscy parzą, zrobiono taki właśnie małą makietę przypominającą, że w tym miejscu stał Kościół Świętych Janów. W 1619 król Zygmunt III Waza i jego żona Konstancja wyrazili zgodę na budowę murowanego kościoła.
W XVII wieku wzniesiono prezbiterium i nawę. W XIX wieku dobudowano dwie wieże zwodne. W świątyni znajdowała się kaplica Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, ufundowana przez ród Kotlecki. Kościół spłonął dwukrotnie w 1626 roku i w 1742. W świątyni 6 listopada 1755 roku został ochrzczony najznakomitszy z filan Stanisław Staszic. W drugiej połowie XIX wieku i na początkach XX świątynia stała się ważnym ośrodkiem polskiego życia religijnego i kulturalnego. W parafii pełniło posługę kilkunastu wikariuszy Polaków. Jeden z nich, ksiądz Zygmunt Dykier, w 1917 roku założył Towarzystwo Śpiewacze Halka i został przewodniczącym Polskiej Rady Ludowej. Podczas walk o Piłę w lutym 1945 roku kościół został spalony. W dniach 19 do 20 grudnia 1975 ruiny świątyni wysadzono w powietrze. Bo plebania świętej rodziny była tutaj, chodziliśmy tutaj, obok. To do tego, to tu jeszcze były figury tam stałe. Później to dopiero uległo zniszczeniu, bo to było praktycznie wypalone, nic więcej tam. Te wieże drewniane były, to one były wypalone, a to wszystko było. Tak, to słuchajcie. Jeździmy na Bicieczki, widzimy różne makiety, piękne, ale podoba wam się ta makieta? Bo ja myślę, że jest taka toporna. No, to jest odlew wznosiący. Ale to nie ważne, ale że są odlewy. No wiem, ale tutaj jest zrobione tak artystycznie. No, ja na Facebooku to widziałam, ale żeby tu przyjść. Bo tutaj kolega naszy. Ale nie byłam. Kończymy właśnie w tym miejscu. Ale końcówka dzisiejsza bardzo mi się podoba. Cały dzień dzisiejszy. Cały czas. Po nocy. Cały zresztą. Dziękujemy za to. Helenka naprawdę, bo takie nam zrobiłaś. Ale nie, ale słuchajcie.